To jest właśnie rzemiosło. Całość sprzętu jest przez nas zaprojektowana i zaadoptowana z różnych dziwnych przedmiotów. Jak oceniasz te przemiany, które zaszły u nas w ciągu tych ostatnich 12-15 lat? Czy to rzeczywiście możemy tutaj mówić o rewolucji, czy to jest jednak na wyrost? Nie, określenie rewolucja jest jak najbardziej na miejscu. Żyjemy w czasach, kiedy jeszcze nigdy nie było tylu znakomitych piw w jednym czasie i w jednym miejscu. Prawda jest taka, że w Polsce w 2013 roku nowy browar otwiera się mniej więcej co 2 tygodnie, ale tempo wzrasta. A teraz cieszymy się wszyscy wysypem kreatywnych browarów założonych i prowadzonych przez pasjonatów. I tego się nie da zatrzymać. Piwo domowe zacząłem ważyć z ciekawości. Byłem po prostu ciekaw, co takiego można zrobić w domu, jak to będzie smakowało i czy będzie to lepsze od tego, co możemy kupić w sklepie. Okej, ale czy uważasz, że ta polska piwna rewolucja właśnie zaczęła się od ruchu piwowarów domowych? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Znaczy to jest, wiesz, przetarty szlak z Ameryki, tak? No tak się działo w Ameryce i tak się dzieje u nas. To, co Stany robiły 30 lat, my jesteśmy przez 3 lata, to, co oni robili przez 20 lat, myślę, tak? Tak, mniej więcej tak to wygląda. My się tak strasznie szybko rozwijamy, dlatego często się mówi, że mamy szansę być naprawdę takim krajem szpicy kraftu i to jest prawda, my mamy szansę na olbrzymie. Myślę, że jeszcze 3-4 lata i będzie bardzo dobrze. Nie? Tu się dzieją niesamowite rzeczy w Polsce. Niesamowite, jeśli chodzi o piwo. A część ludzi 2 lata temu się śmiała, kiedy mówiliśmy o piwnej rewolucji. Gdzie oni teraz są?